Salon Polityczny. Beata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Witoldas Landsbergis, jest były eurodeputowany, były też przewodniczący Sejmu Restytucyjnego, były pierwszy de facto prezydent niepodległej Litwy. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. I ciągle najbardziej wpływowy i najbardziej popularny polityk na Litwie, numer 3 na liście. Tak, nie liczy. Nie liczę. Pan tak nie uważa. Tak, no, na którym miejscu pan siebie widzi wśród nie. polityków na Litwie? No, na przedostatnim. Ach, to skromność taka. Jednym z celów wizyty prezydenta, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Rydze było uspokoić państwa bałtyckie i wysłać odpowiedni sygnał dla Rosji. Uspokoił i wysłał sygnał Joe Biden? Chyba sygnał jest wysłany. Aby nie liczyli za bardzo, że Stany Zjednoczone mogą sprzedać sojuszników. Ale Rosja uważnie słucha to, co mówi kandydat na prezydenta Donald Trumpa, a mówi, że USA nie powinny się zobowiązywać wobec państw, które nie spełniają swoich zobowiązań względem obrony. Słucha uważnie, bo mówi ich językiem pobratymskim. Sądzi pan, że to nie tylko słowa, a też mogą być i czyny, i działania? Tego nikt nie wie. I z powodu tego ta niepewność, pewna niepewność. Wzbudza. Wszędzie i wszędzie to jest zaniepokojenie. Jak tam u Mickiewicza, co to będzie, co to będzie. Czyli uważa pan, że nie należy się obawiać tego, co mówi tak do końca Donald Trump? Bo wczoraj Joe Biden powiedział, że niemożliwa jest zmiana kursu polityki zagranicznego USA o 180 stopni. No co można powiedzieć? Z powodu tego, co mówi pan Trump, wielu ludzi i polityków i narodów są zaniepokojeni. To jest ta zmiana, nie bardzo korzystna, nie pozytywna dla wszystkich i dla grona międzynarodowego, tego demokratycznego, który dąży do pokoju i do współpracy. A jest druga grupa, dla których nie trzeba współpracy, trzeba dominacji, przełamania układu pokojowego, na układ raczej dyktatu, gdzie można pressingować, zagrażać i jakby zdobywać się pozycji bardziej znaczących. A po co i na co? A istnieje zagrożenie nowego powtórki takiego paktu Ribbentrop-Molotow. Wczoraj obchodziliśmy właśnie rocznicę tego paktu. No, obchodziliśmy to, a przedtem był jeszcze pakt Monachium. Chodzi teraz o Monachium. Czy mogą sprzedać Ukrainę? Tak, no, szorstko. Mówiąc tak? Tak. Mhm. Czy można... już się zapowiada jakaś rozmówka czy negocjacje wobec przyszłości Ukrainy bez Ukrainy, za plecami. Czyli to, powtórka z tamtego zupełnie, czasu? Zupełnie się powtarza. Decyzja o losie państw bez ich udziału, tak? I, tak, i trzeba tylko żałować, że przywódcy Europy zgodzili się na to. To jest już sytuacja narzucana przez Kreml i no tak, nie trzeba było przyjąć takiej propozycji. No ale w jednym z wywiadów powiedział pan, że pan oczekuje, że Rosja da jednoznaczną ocenę paktu Ribbentrop-Molotow, a że Niemcy w pełni moralnie potępiły już ten pakt. No, rzecz nie na tym, kto co powiedział. A kto jak postępuje? Powinno by być tak, że pakt ten jest taki
powstydny, taki zdradziecki, tak, że nic podobnego nie mogłoby być nawet pomyślane. A jeżeli się pomyśla i tylko się neguje, to ktoś z przywódców może negować praktycznie, pragmatycznie, no i tak się zaczyna. Mm. Tak zaczyna się od ta, no, czy Litwa jest, panie profesorze, czy Litwa jest w pełni bezpieczna po 27 latach od szlaku bałtyckiego? Nikt nie jest bezpieczny, proszę pani. Skąd dla Litwy taki wyjątek? A członkostwo w NATO? A piąty artykuł? No, a piąty artykuł nie daje gwarancji? Czasami jest rozważany, czy naprawdę będzie używany. Jeżeli nawet rozważać tak można. Nie, no ja słyszę zapewnienia i wczoraj też Joe Biden zapewniał, no że tak, na pewno ale będzie. Ale po co trzeba zapewniać? Po co trzeba zapewniać? Czy pani powinna Czyli chodzić po mieście, tak, i zapewniać, że jesteś kobietą? Czyli to, że coś się każdy widzi i zna, że pani jest kobietą. Nie trzeba zapewniać. Były szef polskiej dyplomacji Adam Rotfeld powiedział tak, wojna już się toczy. O sytuacji w obecnym świecie. Wojna już się toczy. Pytanie brzmi, czy będzie wielka wojna? No tak, o pan to chodzi. Pan podziela tę opinię. O to chodzi. I ta wielka wojna już się toczy też w rozmowach, w pogróżkach, bo w zasadach układu i współpracy międzynarodowej tak się uważano, że zagrażanie siłą i orężem jest to samo, że i użycie. Już się używa. Psychologicznie, duchowo już się używa, gdy się zagraża. Szantaż. Co to jest szantaż? To atak, czy tylko zagrażanie atakiem? To już atak. Psychologiczny atak na umysł, na duszę, aby załamać. Aby ktoś tam się załamał. Gdyby ktoś tak 10-15 lat temu przewidział taką sytuację, jaką mamy obecnie. Upadek Związku Radzieckiego i rozwiązanie Układu Warszawskiego dodawało dodatkową gwarancję, to, że świat będzie się rozwijał w sposób pokojowy, pana zdaniem? Ale tak się nie dzieje teraz. Co zawiodło? Co zawiodło? Jakość ludzi u władzy na wysokich posterunkach z upoważnieniami, no, nawet gdy nie dostali tych upoważnień drogodemokratyczno, ale mają siłę. Mogą nakazywać, mogą oddawać przykazy, ukazy i rozwiązywać małe czy większe wojny. Ale o jakich to przywódcach pan mówi? U nas jest doba, teraz historyczna doba wojen putinskich. Były napoleońskie wojny, były potem rewanżowe wojny w Europie Stalin-Hitler, gdy obydwa odczuwali siebie pokrzywdzonymi po pierwszej wojnie światowej i z chęcią zdobyć z powrotem tam pewne ziemie, Spływy, narody. Tak? Dobrze, a można było tego uniknąć? Tej wojny putinowskiej, jak pan mówi. Jakie tu błędy zostały popełnione przez przywódców zachodnich? Błędy w tym, że brakuje podejścia no, ugruntowano na zasadach. Takie pragmatyczne podejście, no może nie taka duża wojna, no tam zabili tam 100 ludzi, zabili 1000, ale jeszcze nie 100 tysięcy. A 100 tysięcy to byłoby gorzej, dlatego pocieszamy się, że tylko 1000 zabitych. No to już źle.
Tak nie powinno być. Zło jest złem. A jak można by teraz naprawić sytuację? Jeszcze nie jest za późno, pana zdaniem, żeby utrzymać eskalację konfliktów? Skąd wziąć przywódców? Czyli brak przywódców, prawdziwych liderów dobrych, to jest tak, duży przywódców, problem, tak? Którzy poprosiliby innych przywódców przestać klamać. A kto mógłby być takim przywódcą, który by poprosił innych przywódców, jak pan mówi? Kto mógłby spełnić taką wolę? W Europie, na świecie? W Europie, na świecie, w Ameryce są ludzie, z którymi się liczą agresorowie. Bo agresor albo liczy się z tobą, albo nie. Uważa za słabego, a żadne tam powody takie zasadnicze nie mają ważności. Tylko siła. Jeżeli jesteś silniejszym, no to z tym z tobą jeszcze rozmawiamy. A jeżeli jest to uważany za słabego, to nie ma o co. A Litwa jest silna czy słaba? Litwa tak, i tak, i tak. W oczach nie bardzo mądrych agresorów na pewno liczy się za słabo, tam próbują tam wyszydzać, że Litwa przygotowuje się do obrony, jaka tu może być obrona, jak w naszym wypadku w styczniu. Oni tam rozmawiali, że gdy pójdziemy na to Radę Najwyższą, to zabierzemy tak przez kilka godzin. O co oni tam... A tak tam... się nie stało. Pan mówił o... A tak nie stało, bo jednak nie tylko oręż decyduje, a decyduje postawa. Postawa. A jak pan ocenia obecną postawę? Czy teraz, gdyby doszło do takiego, kogo? Czy byłby... Kogo? Na Litwie, społeczeństwo litewskiego. Przed 27 laty był ten zryw szlak bałtycki, tak. Łańcuch żywych ludzi. Gdyby teraz zaszła taka potrzeba, ludzie by... No jakby taka potrzeba. Wtedy była potrzeba pokazać światowi, że jesteśmy, że chcemy żyć i będziemy żyć. Będziemy bronić swojego prawa na życie. Będziemy bronić. A teraz już świat widzi, że jesteśmy? Teraz już jakby to jest. A może zagrożenie jeszcze nie tak groźne. I jest innego rodzaju zagrożenia są tak, teraz, tak? Dosyć często się rozważa, a gdyby się stało, co wtedy? I znów to nie jest tak, że to może stać. To już istnieje. A pan, jako pogróżka. Tak. Wyobrażał pan taką Litwę wówczas? No, 20 nikt, parę lat temu. Nikt nie jako jest wyobrażał. Obecnie? Na pewno i Polski nikt nie wyobrażał taką, jak jest ni Rosji, ni Niemców. Ale pan wyobrażał wszystko lepszą? Wyglądało inaczej. No, a co obecnie? Co obecnie jest największym zagrożeniem dla Litwy, pana zdaniem? Emigracja? Nie. Emigracja młodych? Za mała pewność w siebie i za mało chęci bycia tu. I robić własne życie tu, na Litwie. Szukać szczęścia tu na Litwie, tak? A nie gdzieś daleko. No szczęście... Może nie ma takich, nie ma takich warunków, panie profesorze. Największe szczęście być u siebie. Największe szczęście. A nie blądząc. Ale pod warunkiem, że się u siebie czują ludzie bezpiecznie. A może źle się czują u siebie, dlatego wyjeżdżają. No, na pewno tak, ale na czym polega to samopoczucie? Czy być gdzieś na obczyźnie jest lepiej? Czy być u siebie? Może nie tak bogato, może z problemami, ale u siebie. Moim zdaniem to jest lepiej. No, to ale to się nie ceni. To się nie ceni. To się nie ceni. Może chodzi o poszanowanie, jak o poczucie bezpieczeństwa. Adam powiedział, gdy stracisz,
ojczyznę ocenisz. Wtedy tylko ocenisz. Ile cię kochać trzeba, czego tak? Miał? Czego miałaś? A jakie, co było największym błędem przez te wszystkie lata, pana zdaniem, litewskich władz? No nie były takie jednolite litewskie władze, aby tu zaczął oceniać ogólnie. No to ja panu pomogę. Na przykład ta zmiana ustawy o tym, kiedy nieruchomość stała się ruchomością, kiedy można było przynosić prawo własności na ziemię. I z tego powodu bardzo dużo Polaków ucierpiało. Nie dlatego, że są Polacy, a dlatego, że mieszkają akurat w tych, na tych terenach Wilno, wokół Wilna. No to nie, było blendem, czy nie? Nie zupełnie tak. No. Było postanowione, że ziemia jest zwracana do właścicieli, ale z wyjątkiem dużych miast. To nie, tak. No było też prawo przyjęte o przenoszenie własności ziemi. To inna sprawa. A ja właśnie o tym mówię. Gdy powrócili, i potem zabrakło tych, powrócili komuniści, zrobili dla swojej nomenklatury kolchozowej, zrobili taką szansę, że można nie brać własnej ziemi na miejscu, a gdzieś indziej. To było blendem, pana zdaniem? No tak. Byliśmy przeciwko temu. To trzeba było to zmienić. A mieli się taką możliwość. Była taka, i moim zdaniem trzeba było to zmienić. To, co przy Brazowskasie było już zrobione, zmienić. Ale prawnicy i może wpływowi ludzie zapewniali, że ponieważ część ludzi już skorzystała, to dla innych to byłoby już krzywdzące. Dlaczego inni, którzy nie zdążyli, teraz już nie będą mogli korzystać? No to jest słaba argumentacja, to, ale nie, to tak było, jak było. Tak. A kiedy Polacy na Litwie doczekają się możliwości pisania swoich nazwisk po polsku? Będzie tak, czy nie, panie profesorze, kiedykolwiek? No, dlaczego Polacy? A Niemcy jak piszą na Litwie swoje nazwiska? Z umlautami i ze specjalnymi literkami? Ale traktat międzypaństwowy jest między Polską a Litwą, gdzie jest zobowiązanie. I Litwini w Polsce piszą po litewsku nazwiska. Nie, więc tam jest powiedziano, że na to będzie specjalna umowa. No właśnie, kiedy i nie będzie trzeba przekręcać. A kiedy będzie ta... Ale powiedziano, że będzie specjalna umowa. Tak, powiedziano, że minęło będzie tyle lat i specjalnej umowy nie. A kto, a będzie kiedykolwiek? A kto temu przeszkadza? Kto nie chce tej specjalnej umowy? No chyba władze, bo kto decyduje o umowach? Czy może jednostronnie jakaś władza odmawiać? Nie może. Z obydwu stron czegoś brakuje. Ale co pan ma na myśli? To mam, no, widzę, że jest ustawa. No właśnie w Polsce została przyjęta taka ustawa, jakby wypełnione te warunki traktatu międzypaństwowego. Nie o to chodzi. Można przyjmować różne ustawy u siebie w domu. Tak. No tu kwestia jest względem konstytucji i innych ustaw, jak to wygląda. A wobec traktatu, co pani ciągle przypomina, jakby głównym tematem jest naszego życia, to jest pisownia, może to jest symboliczne, ale to jest ważny pisownia, temat. Pisownia obcojęzyczna, czy pisownia litewska? No i można rozmawiać, można i mieć konferencję i szukać. W każdym razie... Ale to nie jest podejście specjalne dla Polaków. I teraz znów wypływa. Ale byłby to taki bez stosunku do Polaków, bo Polaków nie, Polacy nie ukrywają, że to jest ważne dla nich i to byłoby pewnym takim symbolicznym gestem. Sądzi pan, że nie stać na to państwa litewskiego? Czy naprawdę każdy Polak uważa, że to jest kwestia numer pierwszy? Ale ważne, żeby miał prawo takie. Nie wiadomo, czy z tego korzysta, ale ważne mieć prawo, bo nazwisko to jest własność prywatna, chyba, nie państwa. To nie jest prawo poszczególnego obywatela, a jest prawo dla wszystkich. To nie jest przywilej dla Polaków. To jest
no, regulacje dla każdego obywatela. Czyli nie rozwiązana zostanie ta kwestia, pana zdaniem, to nigdy, tak? No, ja już nie widzę nawet, żeby wszystkie strony bardzo tego chcieli. Już skorzystali politycznie, naspekulowali już dostatecznie, robiąc z tego czyli pana problem, nie ma problem, tematu, stosunków, tak? problem stosunków międzypaństwowych. No, czy nie ma innych problemów? Mój Boże. Dziękuję panu bardzo za udział w naszej audycji. Dziękuję. Naszym gościem był Witoldas Landsbergis, profesor, były przewodniczący Parlamentu Litwy i były poseł, europoseł. Dziękuję bardzo. Salon Polityczny.